są technologie, które odmieniły byt miliardów ludzi na całym świecie. I są wynalazki tak rewolucyjne, że popchnęły technologie dla mas o całe dekady do przodu. Angielskie oświetlenie nie należy do żadnej z tych kategorii. Jest za to bardzo charakterystyczne i odmienne. Ja jestem Regan, a dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Anglicy nie wkręcają swoich żarówek. Witam. Oto angielska żarówka. Z pozoru wygląda jak każda inna żarówka na świecie, zanim nie zauważymy braku gwintu na jej mocowaniu. Zapewne większość z Was już wie, że typowa europejska żarówka z gwintem jest wynalazkiem jednego z największych nowatorów i magnatów patentowych wszechczasów – Thomasa Edisona. Do dziś oznaczenia rozmiaru gwintu na pudełkach z żarówkami w Europie noszą inicjał E jak Edison plus rozmiar jego obuwia w milimetrach. Na początek odrobinę archeologii. Pod koniec XIX wieku, kiedy cały świat rozpoczynał masową elektryfikację, Edison próbował wylansować instalacje bazowane na prądzie stałym, do których posiadał liczne patenty i odpowiedni model ekonomiczny. Ze względu na spadki napięcia, przesył prądu stałego na odległość dłuższą niż kilometr w tamtych czasach był praktycznie niemożliwy. Model dystrybucyjny Edisona polegał zatem na gęsto rozmieszczonych generatorach parowych, które praktycznie każda ulica i każda większa posiadłość musiała leasingować od jego kompanii. Umowa leasingowa obejmowała również całość okablowania na posesji, a nawet żarówki, których właścicielem w instalacji domowej pozostawała korporacja Edisona. Alternatywą dla tego dochodowego modelu były projekty sieci bazowane na prądzie przemiennym, który łatwiej było przesyłać na ogromne odległości, a którego infrastruktura w założeniu była o co najmniej jedną głęboką kieszeń patentowego milionera tańsza w utrzymaniu. Nic więc dziwnego, że kolejne miasta dołączające do rewolucji elektrycznej wybierały instalacje bazowane na prądzie przemiennym. Tracąc dochodowe kontrakty, Edison spędził 20 lat i pokaźny stos zielonych papierów, starając się przekonać kolejne amerykańskie metropolie i zamorskie kraje do swojego modelu infrastruktury. Edison był znany z tego, że w sprawach biznesowych był uparty i twardy. A kluczową częścią jego czystej i uczciwej kampanii stały się objazdowe festyny, na których opłaceni PR-owcy uśmiercali prądem przemiennym wykupione ze schronisk i cyrków zwierzęta, aby przekonać gawiedź o śmiertelnych niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników instalacji montowanych przez konkurencję. Jak wiemy z własnych domów, pomimo szerokich znajomości i obłędnej propagandy, tańsza i łatwiejsza w utrzymaniu sieć bazowana na prądzie przemiennym ostatecznie wygrała tę batalię. Po fiasku swoich technologii dystrybucyjnych Edison szybko odnalazł się w nowej rzeczywistości instalacji AC. I spędził kolejne kilkanaście lat wykupując wszelkie możliwe firmy produkujące akcesoria elektryczne na świecie, tylko po to, aby zastąpić je swoimi rozwiązaniami i odzyskać patentowy prymat. A po wejściu na rynek i wprowadzeniu swoich standardów, każda wyprodukowana żarówka na nowo zdobytym terytorium pochodziła albo z jego własnej fabryki, albo przynosiła mu opłaty licencyjne, aż do wygaśnięcia praw patentowych. W ten sposób większość świata do dziś używa gwintu Edisona. Większość oprócz opornego imperium z małej wyspy na Morzu Północnym, gdzie na 11 lat przed Edisonem ustalono jeden praktyczny i pragmatyczny sposób mocowania oświetleń bazowany na niezawodnym wynalazku militarnym. Poznajcie brytyjski bagnet. Jak sama nazwa wskazuje, żarówkę z brytyjskim bagnetem mocuje się jak ostrze na lufę karabinu. Wystarczy ćwierć obrotu w dół. Na dnie oprawki znajdziemy dwa styki odpowiadające dwóm prostym zgrubieniom na końcu żarówki. Zarówno nasada żarówki, jak i metalowy kołnierz bagnetu nigdy nie ma żadnego kontaktu z elementami pod napięciem. Żarówki nie da się włożyć nieprawidłowo, a polaryzacja podłączenia jest nieistotna. Edison doskonale wiedział o brytyjskim mocowaniu bagnetowym. A jego własny prototyp żarówki wymiennej opracowany na 2 lata przed słynnym gwintem używał właśnie takiego zerżniętego od wyspiarzy rozwiązania. Niestety bagnet istnieje od XIII wieku. Wobec tego nie był czymś, co można było wtórnie opatentować lub pomysłem, który Thomas Edison mógł odkupić, aby pobierać opłaty licencyjne. A kiedy w końcu pojawił się na terytorium Imperium ze swoim drogim zamorskim gwintem, producenci na wyspach uznali to za wtórną komplikację prostych rzeczy, które nie wymagają już żadnych poprawek.
Dla Brytyjczyków i w koloniach podległych temat mocowania żarówek był już raz i na zawsze zamknięty, bez dodatkowych komplikacji czy opłat. Czy to oznacza, że na Wyspach Brytyjskich nie używa się w ogóle gwintowanych żarówek? Oczywiście pojawienie się masowo produkowanych wyrobów z Azji, europejskich sieci sklepów i innych skutków ubocznych globalizacji przyniosło również ze sobą rozpowszechnienie żarówek z gwintem. Znamy je, używamy ich i w czasach ucisku hegemonii Unii Europejskiej zaadoptowaliśmy dla nich kilka odpowiednich standardów. Ale to brytyjski bagnet po dziś dzień dominuje na tym rynku. I to ten typ mocowania znajdziecie w 11 na 10 brytyjskich domów. I don't think anything of Einstein's theory because I can't understand it. A głównym powodem tej powszechnej dominacji jest drugi bohater dzisiejszego odcinka – angielski wisior. Podczas gdy świat do dziś boryka się z dylematem, co zrobić z kostką podłączeniową wystającą sufitu przy projektowaniu żyrandola, Brytyjczycy ogarnęli ten temat w przerwie śniadaniowej przy projektowaniu swoich charakterystycznych gniazdek w latach 40. Rezultatem jest praktycznie niezmienione od 8 dekad oświetlenie sufitowe zwane potocznie pendantem. Wisior posiada oprawę z mocowaniem bagnetowym składającą się z dwóch skręcanych części. Odkręcenie dolnej części umożliwia wzbogacenie oświetlenia o dowolny ozdobny abażur. Oprawa jest połączona z bazą za pomocą przewodu o standardowej długości 9, 6 lub 0 cali. A sama baza instalacyjna składa się z osłony zewnętrznej i podstawki, której zadaniem jest w pełni zastępować kostki. Podstawa bazy wraz z miejscami podłączeń jest trwało przytwierdzona do elementów konstrukcyjnych sufitu, a przewody instalacyjne przechodzą do wewnątrz przez niewielki otwór wyłamywany w bakelicie lub plastiku. Ten zgrabny spodek w lokalnej gwarze jest nazywany rozetą, a tradycyjny sposób podłączenia wisiora, o którym opowiem Wam za chwilę, nazwiemy systemem rozetowym. Jak pamiętacie z odcinka o brytyjskich gniazdach wtykowych, w latach 40., kiedy projektowano ten wynalazek, zadaniem komisji elektryfikującej powojenne imperium była jak największa oszczędność materiałowa. Wraz z brytyjskim pendantem zaprojektowano zatem system połączeń w obwodach światłowych, który miał pozwolić na okablowanie jak największej powierzchni jak najmniejszą ilością przewodu. W ten sposób w tradycyjnym angielskim systemie rozetowym przewody zasilające ze skrzynki nie są kierowane do włączników czy puszek rozdzielczych na ścianie, ale do najbliższej rozety na suficie. Stąd zasilanie jest podawane jak najkrótszym torem do kolejnej rozety, a stamtąd szeregowo do kolejnych oświetleń, przez całe piętro lub dom. Zapalanie światła w każdej z rozet jest rozwiązane przez pojedynczy przewód o trzech żyłach do łącznika na ścianie. Jedną żyłą podajemy stałe zasilanie do włącznika, a drugą powracamy do rozety jako fazowym po włączeniu. Trzecia żyła oczywiście zawsze pełni funkcję ochronną. Dla wygody w bazie rozety znajdziemy wspólny blok na przewody PE oraz trzy kostki na przewody neutralne, pętle zasilania i przewód fazowy po włączniku. W konsekwencji w rozetowym systemie połączeń pomimo mylnie wyglądających kolorów izolacji w żadnym z łączników na ścianie nie znajdziemy połączenia neutralnego. W zamian obie żyły w przewodzie, który się tam znajduje, będą pełnić funkcje fazowe. Natomiast w rozecie, oprócz przewodów ochronnych, znajdziemy trzy przewody neutralne i bez względu na kolor izolacji żył, pięć przewodów fazowych. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja Wam to teraz tłumaczę jak krowie na rowie, skoro elektryk ogarnia to z biegu. Dlatego, że niemal 107% telefonów, które dostaję dziennie, dotyczy sytuacji, w której podczas remontu pani domu przywlokła jakiś minimalistyczny żyrandol z Ikei, a kochający małżonek pospieszył go zamontować, nie bacząc na to, który przewód w starym pendancie był podłączony gdzie. Na pierwszy rzut oka operacja zamiany wisiora na inny zwis ozdobny zakończyła się pełnym sukcesem. Czerwone i brązowe żyły zostały podłączone razem do jednej kostki, a wszystkie czarne lub niebieskie do drugiej. Ale po włączeniu oświetlenia z żyrandola sypią się iskry, a właściciele nie nadążają watować bezpieczników pomiędzy kolejnymi próbami w domowym kabarecie. Drugi wariant tego skeczu brzmi mniej więcej tak. Wie pan co, byliśmy ostatnio u szwagra pod Gorzowem. No ładny ma domek taki nowoczesny, wielki jak hotel, miejsca w cholerę. I on ma założonego takiego ten, jak on to nazywał... granata takiego, granata albo granatona. To taki inteligentny system z dymerem, że te światełka w salonie to mu się tak ściemniają jak on chce.
No i żonie to się bardzo spodobało, wie pan. No to myślę, kupię jej takie coś, niech się kobieta cieszy, nie? Jesień idzie, to zaraz się znowu o trzecie kurwa będzie robiło ciemno jak w dupie. No to wszedłem na Amazona, pogrzebałem, ale oni z tego granata to oni nic nie mieli, nie? Ale były takie inne ściemniacze, takie szklane z szybką, ładne nawet, no. Drogie trochę, ale bardzo podobne do tych, co u szwagra. No, no to wziąłem. No i przyszły w zeszłą środę. Czy w czwartek? Nie no, w środę, bo kurwa po nocy akurat byłem. No to założyłem po pracy i wie pan, wiem, że dobrze podłączyłem. No ja wprawdzie piekarz jestem z wykształcenia, ale wie pan, ja się na tych prądach znam, bo z ziomanem kiedyś dwa kurniki postawiliśmy. Także ja wiem, co jest pięć z prądami, nie? Kurniki to się potem spaliły, ale wyjechałem ze starą do Anglii, bo piekarze to potrzebowali. No no, ale ten ściemniacz z Amazona to dobrze założyłem. Zresztą dwa ogonki tylko z tyłu, nawet nie ma co się pierdolić. Ten, co był czerwony w stryczku, to go dałem do tej Elki, a ten drugi czarny to do tego, co był zaznaczony ny. Wie pan, coś u mnie, kurna, z tym prądem jest nie tak. Bo jak włączam, to on mi tylko tak pizga przez krótką chwilę i normalnie tapetę mi osmala. Myślałem, że to ściemniacz jakiś zjebany jest, ale już trzeci wymieniam z Amazona i dalej tylko tak robi pisk, wyjebie korki i dymek. Dlatego tłumaczę. W tradycyjnych angielskich systemach rozetowych nie wszystkie czarne czy niebieskie żyły w połączeniach na suficie są neutralne. Natomiast w przełączniku nie ma przewodu neutralnego. I proszę, żeby nawet nikomu nie przyszło do głowy zerować jakiś chiński badziew po przewodzie ochronnym. Oczywiście brak przewodu neutralnego w przełączniku ma szersze konsekwencje również dla doświadczonych instalatorów. I powoduje, że niektóre czasami bardzo oczywiste udogodnienia znane z kontynentu nie przyjęły się na wyspach. Na przykład na korytarzach w angielskich posesjach zamiast automatów czasowych często po dziś dzień znajdziemy takie oto ustrojstwa pneumatyczne wykorzystujące wentyl i sprężynę, aby wyłączyć światło po uprzednio ustalonym czasie. Plus minus kilka minut w te lub we w te. Oczywiście obecne przepisy nie zabraniają tworzenia typowych kontynentalnych połączeń w puszkach za włącznikiem na ścianie. I znany Wam wszystkim sposób wagowania przewodów z tyłu łącznika jest w tej chwili preferowany przez większość elektryków na wyspach. Niemniej jednak każdy elektryk, instalator i budowlaniec, który zdejmuje angielskie dziwactwa ze ścian i sufitów do malowania, remontu czy gładzi, powinien zapoznać się z brytyjskim systemem rozetowym, jeśli nie chce zostawać po godzinach i kombinować, dlaczego nic już nie działa tak jak dawniej. Po moim pseudohistorycznym referacie na temat angielskiego oświetlenia zapraszam na kolejny odcinek serii, w którym pokażę Wam jeszcze kilka wyspiarskich dziwactw w obwodach oświetleniowych. Ja jestem Regan, a Wy oglądaliście kanał Ruchu Oporu. Do zobaczenia już wkrótce. Tego dymera podłączyłem dobrze. Czerwony, czarny, dole inny. Reszta tych dziurek to ma tylko jakieś znaczki, bo to japońskie jest chyba. Ale to nie jakaś matematyka jądrowa. Prąd, myślę, jakiś dziwny jest u mnie w domu, bo kuchenka też mi czasem bzyczy. No chyba, że to nie jest do tego światła, co u mnie. No ale dymer to dymer, nie? No zaraz popatrzymy, co tutaj pisze. Heating, Wi-Fi, temperaturę set. No nawet można sobie ciepło światła zmieniać. No ale tak jak mówiłem, ja do pana jeszcze zadzwonię jak coś.